prawie setki prenumerowanych czasopism są czasopisma o tematyce społeczno-politycznej, czasopisma dla kobiet, czasopisma podróżnicze, popularno-naukowe oraz czasopisma specjalistyczne, które traktują o wąskich dziedzinach wiedzy takich jak polityka, logistyka, ekonomia. Czytelnia czasopism nie jest to tylko przysłowiowe czytanie gazet, ale również dostęp do komputerów, internetu oraz możliwość drukowania materiałów. Myślę, że jest to dobra alternatywa dla osób, które nie posiadają komputera lub internetu. Natomiast czytelnicy, którzy posiadają własne urządzenia mobilne, mogą skorzystać z 19 miejsc do pracy indywidualnej z dostępem do internetu i prądu. Działalność czytelni czasopism można podpiąć pod działania ekologiczne, ponieważ zamiast kupować codziennie nowy numer dziennika, czytelnik może skorzystać ze swojego ulubionego tytułu w czytelni czasopism, co zmniejsza produkcję zbędnej makulatury. Siłą rzeczy czytelnia czasopism jest miejscem publicznym, co sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości, a w takie dni jak dzisiaj, czyli senny, deszczowy poranek, można wypić sobie aromatyczną kawę bądź herbatę.